Alfa Bank w Kędzierzynie Koźlu. Odwiedzili nas z tej znakomitej grupy rockowej, którą tacy w moim wieku to pamiętają doskonale. Odwiedzili nas... Piotr Iskrowicz, witam. Marek Mosiej. Roman Iskrowicz. Mirek Bielawski. Mirek Gral. Przemek Niemiec. Tylu ich, że ja się muszę troszeczkę nachodzić. 1980 rok. W Środzie Śląskiej powstaje grupa rockowa Bank. I proszę Państwa, już po 2 tygodniach mają pierwszą sesję nagraniową w Polskim Radiu we Wrocławiu. Znajomości mieliście? Chyba nie. Chyba to nie. Jak to się udało? No po prostu zaprosili nas, powiedzieli tego. Mamy sesję, nagrywajcie i może mieli pieniądze, dostawali od kogoś. Albo byliście dobrze. Albo byliśmy dobrze. Ale aż tak dobrze po 2 tygodniach wspólnego grania? To znaczy tam troszeczkę więcej graliśmy ze sobą, bo ja przyszedłem w październiku, a sesję mieliśmy w listopadzie, no to może miesiąc. Ale byłem strasznie ćwiczony przez chłopaków, gryfem po głowie. Nie? Wasza kariera rozwinęła się bardzo szybko, błyskawicznie. Koncerty w całej Polsce, wielki koncert w Spodku, udział w Festiwalu Opolskim, wydanie płyty, proszę Państwa, jak na owe czasy, coś niesamowitego, 960 tysięcy egzemplarzy. To poszło Wam znakomicie wszystko. No jakoś się udało, poza tym... Nie ma czegoś takiego, że coś się udaje, trzeba pracować ciężko na to. No pracowaliśmy ciężko na ten sukces, płyta się sprzedawała, ludzie lubili naszą muzykę, zawsze były komplety, nadkomplety, graliśmy po 2 koncerty dziennie, bardzo często zjeździliśmy całą Polskę, no nie tylko jeszcze, Czechosłowacja była... I Niemcy, NRD, Niemcy. Nie, to wtedy NRD było. NRD, tak. Deutsche Demokratische Republika. Ja. No, ja. Jawohl. Jawohl. Czyli w zasadzie błyskawicznie weszliście na szczyt. Na poparcie to było na pewno dużą pracą naszej strony. Mieliśmy przygotowanie, bo właśnie przyjechaliśmy z Londynu, gdzie byliśmy prawie 2 lata i tam się przygotowaliśmy dobrze i na dobrych wzorcach, bo wzorowaliśmy się na Bostonie, na United Kingdom, na Genesis. No i tutaj przyjeździliśmy tą muzykę, ten Lizzy również, tak. Poparty wielką pracą, naprawdę. I kariera ruszyła do przodu. No kariera ruszyła do przodu, ruszyła z dużym kopem, przede wszystkim dlatego, że był dobry warsztat, no i muzyka dobrze się sprzedawała. Przede wszystkim było to grane, co grane jest na świecie. No i było to grane, czego chcieli wtedy słuchać ludzie. Kotleta. Tak sądziłem. Fakt, że kiedyś to się też grywało do kotleta. Grywacie teraz do kotleta gdzieś? To nasze numery grali wtedy do kotleta. Teraz, tak? Nie, tak. Tak. Nie, no teraz nie gramy do kotleta. Wtedy też nie graliśmy. Nie. Ale niestety po tym błyskawicznym wejściu na szczyt nagle zrobiło się o was cicho. Ten będzie zeznawał, tak? Nagle zrobiło się cicho. Po prostu zachłysnęliśmy się karierą, szybkim wejściem na rynek. No zarobiliśmy bardzo dużo kasy, bo sprzedaliśmy bańkę płyt. No i trzeba było tą kasę wydawać powoli. Powoli? No niemożliwe, wydaliście szybko pewnie. No dosyć. No i każdy później. To był taki trend, że jednak rok zaczął być i nie był popularny tak w Polsce. I dużo kapel takich jak my wyjechało za granicę. Wyjechali za granicę. No teraz wszyscy mówią, że stan wojenny, tak? Nie, to nie jest wymówka, bo rzeczywiście, jak sobie dobrze przypominasz, przecież mieliśmy tylko przez cały rok w Radiu Klasykę, nie? Przypominam sobie, słychać was było codziennie niemalże. A tak, faktycznie, przecież ja grałem na skrzypcach, a on grał na pianinie. No coś trzeba było robić, prawda? Nie, to nie był łatwy okres, dlatego te wszystkie takie pomieszania, przecież nie zapominajmy, ile ludzi wyjechało wtedy w tym czasie. No i zostaliście w tych Niemczech, ja tak sobie przechodzę tutaj, żebyś trochę patrzył do kamery, nie na mnie. Więc pojechaliście do tych landów i co tam było dalej? Ach, słuchaj, no każdy, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że założyliśmy rodziny, nie? Każdy z nas założył rodzinę. I coś... Czy też kobiety was chciały? No, jeszcze takie były, że jeszcze chciały. I gdzieś tam te nasze drogi się rozeszły, a no... Po pewnym czasie się zeszły. W 2000 roku znowu się połączyliśmy w całość. Co prawda cię nie pamiętałem, ale w naszej rozmowie okazało się, że w
Kędzierzynie nie Koźlu, byłeś w Żegludze, grałeś w zespole PEX 75. Tak, tak, grałem z braćmi Krukami, z Przemkiem, z Markiem Radulim. My też mieliśmy band, gdzie Marek grał jeszcze na bębnach. Skrzypiec grał jeszcze, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, Piotruś Skrzypiec oczywiście. No, Wiesiu grał na basie. Wiesiu Kwinta. Powiedz mi co. Przemek, ty w zasadzie rozpocząłeś razem z PEX-em 75, choć miałeś wcześniej jeszcze jakieś epizody. Przemek to Przemek Niemiec, mieszkaniec w dalszym ciągu Kędzierzyna Koźla. Bo ty już, zdaje się, opuściłeś Kędzierzyn Koźle, prawda? Ja opuściłem, tak. Jesteś teraz skąd? Jestem i tu, i tam, a najczęściej w Berlinie. Jest stąd, a najczęściej w Berlinie, co państwo słyszeli. A Przemek bywa w Berlinie, ale jest stąd i najczęściej tu. Najczęściej, tak, zgadza się. PEX 75, wspomnijmy tamte czasy. No to lata... 75 wymieniłaś, to strasznie odległa jest historia, ale przez 5 lat sobie dawaliśmy radę, jeździliśmy tam po tych konkursach, takich muzyki amatorskiej. Pamiętam, że było bardzo dużo nagród. Dużo, dużo, tak. Kupiliśmy za to sprzęt do Domu Kultury, na te nagrody, które tam 5 lat funkcjonował. Jak trafiłeś do banku? Nie mówimy o tym banku, do którego się włamałeś. Akurat jest tutaj kolega, wspomnieliśmy wcześniej. Grał w PEX-ie przez jakiś moment i tak poznaliśmy się. Kontakt ze sobą cały czas. Znaliśmy się. Znaliśmy się po prostu. Tak, wspomniałem, graliśmy też z Markiem Raduli. I był moment, gdzie odszedł od nas Krzysiek Krzyszków, ponieważ miał jakieś swoje plany muzyczne i na miejsce Krzyśka właśnie wszedł Przemek. I teraz po dłuższej przerwie znowu gracie, co przed wami, co zamierzacie, ale zanim o tym opowiemy, wspomnijmy jeszcze płytę specjalnie nagraną na iPoda. No właśnie, to było tak, że tam wszystkie nasze ballady w zasadzie zostały nagrane na iPoda i jest to oczywiście do kupienia w iTunes, nie? Jest to do kupienia. No i ludzie, wiesz, to kupują, to po prostu i mają ten EPSA, tam są konkursy, tam są, ja tam dokładnie tak, nie wiem jeszcze, Mirek wiesz, troszeczkę bardziej się, wiesz, w każdym razie to są konkursy, można wejść na koncert zespołu Bank, tam są nagrania, zdjęcia, artykuły, można redagować, można tam, no tak, dokładać materiał, można. Także... Grupa rockowa Bank, mam nadzieję, nie skończyła się na tym iPodzie, nie skończyła się także na nagranym w zeszłym roku teledysku Weźmie w ramiona. No mam nadzieję, że nie. Zapraszajcie nas, to przyjedziemy i dajemy łupnia. A ja zapraszam na teledysk Weźmie w ramiona. Grupa rockowa Bank. Ej. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrowienia. Prowadź mnie ze sobą,
weź mnie w ramiona i zrób mi to, co kręci nas. Zabierz mnie w krainę tą twoich marzeń. Nie odbierze nam już nikt naszych snów. Pamiętam z dawnych dni słońca blask na twojej twarzy, a surowy oczu czar. Nie wiem, co znów się wydarzy. Prowadź mnie ze sobą, weź mnie w ramiona i zrób mi to, co kręci nas. Zabierz mnie w krainę tą twoich marzeń. Nie odbierze nam już nikt naszych snów.